Ej, cześć, witajcie w grze The Long Dark w serii Wola Przetrwania. Zaczniemy sobie tutaj od zjedzenia mięska, bo będziemy stąd już wyruszać. No niestety ostatnio dostałam pasożytów, także no, to będziemy chorzy. Właściwie już jesteśmy. Przyjęłam już tutaj pierwszą dawkę, także jakieś tam antybiotyki mamy, ale przydałoby się zbierać po drodze grzybki, jakiekolwiek. Będziemy widzieć, bo potrzeba nam aż 20 dawek, także no sporo. Ale zanim będą nam potrzebne te wszystkie, to myślę, że już seria nam się kończy. Bo jeszcze mamy tutaj do zrobienia kurtkę z niedźwiedzia na autostradzie. Tam będziemy teraz zmierzać, tylko zabiorę sobie jeszcze rzeczy od mateczki, bo tam mamy to zabrania skóry z niedźwiedzia. Zabiorę je też sobie. Zrobimy sobie śpiwór. No nigdy jeszcze tych wszystkich rzeczy nie robiłam na intrudzie. Także będzie to taki pierwszy raz. W sumie pierwszy raz zrobiłam te rękawiczki i to wszystko. Och, na prześladowcy raczej rękawiczki i czapkę zrobiłam, albo nawet znalazłam. Też rękawiczki nie wiem, czy można znaleźć, ale czapkę na pewno można. Nawet na intruzie można, ale mi się nie poszczęściło w tym miejscu, w którym bym się spodziewała, żeby była. No mamy dość ładną pogodę. Troszkę jest zimno, ale damy radę. Do mateczki jest szybka tutaj trasa, nie ma się co denerwować za bardzo. Zmarzniemy. A pogoda też jest w miarę okej. Coś tak zapowiada się na zorze, ale a nie będziemy tutaj chodzić, prześpię u mateczki i rano ruszę w drogę. Czy będzie jeszcze jakiś domek, to może sobie sprawdzimy, co nie był. Jest nam troszkę zimno, to możemy sobie taki przystanek zrobić. Wtedy jest ciemno, ale jesteśmy tutaj przygotowani. Mamy lampę. Trzeba marnować zabawek. Co tam ciekawego? Mamy sól, ciastko, patelnię. A zabiorę mateczki. Zostawimy. Bo przydałoby się. No nie, chociaż pojedliśmy już teraz, to nie potrzeba. Nie ma nic. Jeszcze się tam ostał jakiś wieczek. No te wieczki gotowane były, także jeśli zjemy surowe, to nas tutaj nasze umiejętności nie chronią od gotowania, jak widać. To tak od razu nie dało mi tej szansy, no. Dodatkowo, że zjadłam sobie jeszcze mięso, które mamy tutaj na specjalną potrawę. Ale na autostradzie też tam mamy, także o, damy radę. Już tyle daliśmy to. Ja zabiorę sobie litr. W sumie nie wiem ile mamy. Może mamy wystarczająco. Nie potrzeba mi za bardzo. Ale nie było nic tam ciekawego. Sól, ciastka, to wszystko było na wierzchu. Tutaj też raczej niewiele. Szmatka. Tam jeszcze jedna. A mogą się przydać. Czasami tutaj też w tych pudełkach pojawiają się zapałki chyba. Może tylko na dole, nie wiem. Możemy ruszać dalej. Ogrzeliśmy się troszeczkę. Podbadaliśmy. No, chyba jeszcze mamy coś tutaj sprawdzenia, ale jakoś tak koniecznie to nie potrzebujemy żadnych już rzeczy. Wszystkie sobie wytworzę, które mi są potrzebne. Brakuje nam jeszcze tylko śpiworu. Kurtki z niedźwiedzia i jesteśmy przygotowani na najgorsze mrozy tutaj. Wiadomo, możemy zrobić sobie podwójną kurtkę z niedźwiedzia zamiast tej wilczej. No ale będziemy wtedy już tutaj bardzo obciążeni. O, bezpiecznik. Ja chyba też mam jakieś, co nie? No to porzucę je tutaj razem z tym. Nie, będę chciała to naprawię. Teraz nie będziemy się tym zajmować, to bym może zrobiła sobie jakieś bułki, ale
Nie potrzebujemy jak na razie. Okej, oświecić światełko. I zobaczmy, jak tam sytuacja tutaj. Co tam słychać? No ja mogę tutaj zostawić książki. Bo jak wiemy, pazożyty nie pozwalają nam czytać. Trochę szkoda, ale my już tutaj nie potrzebujemy jakoś tak za bardzo. Jakieś marchewki, czy ja mam jakieś marchewki? Bo tutaj mieliśmy taki przepis. Tak, na 4 marchewki, także zostawię. I chyba 2 ziemniaki, co nie? Nie wiem, coś tam jeszcze było. Może sprawdźmy szybko, co to było. Potrawka Thompsonów. Tak, 2 ziemniaki, 4 marchewki, kukurydza pusta i grzybki rejsi. O, to może by mi pomogło. Powinno być też jakaś potrawa na... Na przykład na pasożyty, jakieś te dolegliwości, to nie? Nie by było. Że można było chociaż skrócić te pasożyty. Dobra, a jeszcze sól. Dobra, tą nową zostawię. Te rosołki zabieram. Nie, nie będą potrzebne. Chociaż nie wiem, czy do tamtego jest potrzebne rosół, ale... Ja jeszcze mam trochę soli. Mąkę muszę sobie dać na... No niestety, coraz mniej tej mąki. No ale... Ile są... Zniszczone? Wieże? Dlaczego nie schną? One są już zniszczone do niczego, tak? Tak, tak, sprawdź, czy może być tego się da, nie? A nie, 56. Zniszczone, ale wysuszone prawie. No dobra. 83, także musimy zabrać skóry. Dobra, ale to zrobię rano, wezmę gałązki. A jak się wysuszyły, mogę też skórę tą zabrać. To jest jakieś jelitka, to nie są. Tu są jakieś jelitka. To jest wysuszona w sumie, to mogę już ją zabrać. Dobra, ile tam tego nabrałam? Może naprawimy sobie spodnie, nie wiem już jak bardzo są zniszczone, ale coś tam chyba wymagały naprawy. Ale teraz chciałam zgasić. Szkoda paliwa, co nie? Dobra, się napijmy. O, jakoś bardzo się nie zmęczyłam jeszcze. Tak, 22 stopnie mamy i no właśnie, tu mogę zobaczyć, czy te moje. No, no tak średnio. 70 to już jest taki okres, w którym no powinniśmy pomyśleć, czy sobie nie naprawić. Ale tutaj dam radę, także rano wstanę i zabrać skórę. Coś musimy jeszcze porobić, bo to jest za wcześnie, żeby spać. Te plany, nie. Nie wiem, czy mogłabym wynosić w sumie. Czy potrzebuję tutaj moje narzędzia jakoś na ostrzyć siekierkę? Jest ciemno i nie można czytać, to zostaje jedynie ostrzenie. Wydaje mi się, jakby mi ktoś zabierało ze zdrowia. A, widzicie jeszcze w patelnię. Do kredensu, do szuflady. Zresztą jeszcze miałam złą, to jeszcze zapakujmy. Nie potrzebuję tego wszystkiego. Będę potem szukać, gdzie to ja położyłam. Mogłabym jeszcze poostrzyć. Oho, ho, tu mamy do naprawy jakieś... Co to takie zniszczone mamy? Will, jak ty to zrobiłeś? Takie słabe mamy. Dobra, jest ciemno. Rano trzeba będzie naprawić. Także śpimy tak 6 godzin. Może 7. Dobra, jesteśmy wyleczeni. Wyglądamy świetnie, także pora ruszać chyba, ale jest ciemno.
Dobra. Zobaczymy, jaka pogoda. Milton nie ma tak jakoś strasznie. Może mogłabym się już przejść. Zabieramy skórę. Słucha, skóra do... A jak tam moja kurtka? Jeszcze jest w miarę. O! Co się stało? Gdzie ja to dałam? Nie, Will, zabieraj to. Nie możemy tego zostawiać. To jest nasze. Tyle się upracowaliśmy, żeby to zrobić. Całe 3 dni. No dobra, no to mam wszystko. Jesteśmy tutaj w miarę... wyspani. Pogoda jest znośna, chociaż bardzo zimno. Ale jak dla mnie to może być. Nie ma śnieżycy. To można się przejść. Ja tutaj szybko przeniosę do chatki trapera, bo tutaj znamy już ten teren. Jakoś nie będę się chyba za bardzo zatrzymywać. Może po drodze pozbieram sobie jakieś żołędzie. I... no nic, raczej nie będziemy polować, raczej będziemy unikać. A miejmy nadzieję, oho, że nie włączy się zorza, ale to właśnie się stało. Okej, okay, to może przejdziemy. Może uda nam się przeżyć Milton w zorze. Zobaczymy. Najwyżej uciekam tutaj do tej stacji tam. Mogą być tutaj przede mną wilki, mogą. Kręcą się przy stacji. Oby nas tutaj nie załatwił, bo... wilki zielone są bardzo ciężkie i trudniejsze do pokonania. Myślę, że one tam mają więcej zdrowia. Dobra, pójdę sobie drogą, żeby mnie tutaj jakiś nie zaskoczył. No, proszę bardzo. Latarki tutaj nie ma. Jak ja mam się poruszać w zorze? Jak nie trafię, to tragedia może być. Właśnie, Will. Zobacz, jak ładnie. Odwiedzajmy sobie Milton w zorze. A co tam? Tu? Mam radio posłuchać chyba nie bardzo. No widzisz, Will. No to chodźmy tutaj na chwilkę. Może ja nie mam co robić, bo czytać nie mogę. Ale widzisz, no i dlaczego ty dostajesz tych pasożytów? Znowu nie da się czytać. A mogę... możemy maila? No proszę bardzo. Wspomnienia. Hen, ledwo dostarczają mi tutaj karmę dla psów, więc przestań mnie prosić o piwo. O, mamy tutaj sporo tej karmy. Będziesz musiał poczekać, tak jak wszyscy. Uwierz mi, kiedy... przyjdą osobiście... Zostawię ci coś tam. Dobra, strasznie zaczęło mrugać. Nie pozwalają mi tutaj przeczytać. A, wszystko raczej chyba zabrane. Tutaj mamy rozkwinie. Mogłabym zrobić te naleśniki lili. A, nie wiem, co one są dobre właściwie. Naleśniki lili. Jakieś zdrówko mi tutaj dają i ból głowy. Ale myślę, że ten placek, on jest bardzo dobry. Pozwoli mi tutaj bardzo szybko... tylko daję odpocznij, aha, czyli... ale nie zabiera mi tutaj maksymalna witalność, czyli możemy chyba szybciej biegać, tak? Maksymalny ciężar. No to nic. Dobra. Ogrzałeś się coś, Will? Możemy sobie coś porysować. Miga, co tam tu jeszcze? O, właśnie ciastka mogą być. Ja tutaj przeważnie omijam ten... tą półeczkę. Nie wiem, co Will... co byś mógł tu porobić? To poostrz sobie jeszcze. Żebyśmy się troszkę ogrzali. Ciekawe, czy tam będzie wilk, jak zejdziemy w dół po linie. Bo jest, tylko czy będzie on zielony? No dobra, wszystko mamy tutaj w miarę sprawne. Nie wymaga tutaj zbytnio. No tak, mamy tutaj skórę. Do naprawy. Dobra. Troszkę się tam ogrzałam.
Jak coś, to jeszcze się zatrzymimy tam po drodze. No nie, jest bardzo zimno. O, to niedobrze. Strasznie mroźne wzgórza. Ciekawe, czy będą to wilki. W takim razie żadnych tu nie widzę. Nie pamiętam, czy już je tutaj zabijaliśmy. Czy jakieś tutaj krążyły. Ale ostatnio też tutaj byłam w zorze. Także wracamy. No tak, podbieram sobie jeszcze żołędzie. A to jaką mąkę można używać. Myślę, że niezła opcja. Możemy patyk zabrać. Chyba żadnego opału to ja tam nie posiadam. O, dobra. Bardziej od żołędzi potrzebne mi są grzybki. I jasne, bo możemy pospać tutaj, w tym bararku. Godzinkę. O, widzicie, wieża tam działa. No jakbyśmy mieli krótkofalówkę, to coś tam mogłabym zdziałać, ale teraz to nie bardzo. Dookoła. Tembu. Never felt so cold in my life. No, spokojnie, Will. Już tutaj jest domek. Jakieś grzybki? To chyba też jest dom. To nie? Ale może już to wystarczy. Ja muszę wszystkich zbierać. Na autostradzie mamy młotek, to nie będzie problemu z przygotowaniem tych żołędzi. A ja mogę je sobie tutaj odubać już. Bo mamy chwilkę. Tak, śpiwór mogłabym zabrać. Ale po co mi on? Nie muszę je taszyć, chyba że sparwy przerobię. Wszystkie będę wypychać po drodze. Dobra, chciałam zrobić orzeszki. To tutaj się robi. Przygotujmy tak 40 minut może być. A może nawet 50 byłoby też. Dobrze. No tak średnio się ogrzałam, widzę. Ale dopiero będzie dzień. Ja mogę to przygotować z tego takie większe. Choć nie bardzo. No właśnie, czasami to trzeba się naszukać tutaj, żeby się pojawiła ta opcja, którą chcemy. Dobra. Prześpię się tutaj, myślę, ok, godzinkę. I znowu się zaczynało, że śpimy co chwilkę. No i piękny dzień wstał. Bardzo dobrze. Wydawało mi się, że coś tu jest, ale tylko takie kolorki mamy. Piękny dzień, Will. Oczywiście zimno. Ile mamy stopni? Minus 22. Także rano dalej odpada. No i to nic, to wezmę sobie na drogę i będę sobie skubać żołędzie w międzyczasie. Widzę, że mamy farby, ale niech sobie żyją. Ja już mam tyle, że w plecach wszędzie puch z farby się znajduje. Także amortyzacja jest. Jakby mi plecak upadł, to nic się tam nie potłucze. To nie Will? Dobra, wchodzimy. Dałoby się coś zjeść, Will. Ale jeśli szybko dotrzemy do trapera, to będziemy mieć tam jedzonko to. Będę mogła też sobie zabrać na drogę. Ale zastanawiałam się w sumie, którędy by to było najbliżej na tą autostradę. I wiadomo, możemy iść przez tą przełęcz. Fajnie by było zahaczyć o ponurą zatokę, ale myślę, że no, najszybciej warto by, szybko warto by było zrobić tą naszą kurtkę. Także od razu śmigamy na autostradę. Najszybciej jak się da. Będziemy zbierać te śrutej grzybki, bo no nie jest z nami za dobrze. O, pan Wilczek. Nie, nie będziemy się zatrzymywać na śniadanie. Chociaż pogodę mamy dobrą. No to źle, że widzę kruki.
No właśnie, bo tu też w tym jest problem. Grzybki są nam potrzebne. Pozbieram wszystkie grzybki na Wyspie Wielkiego Niedźwiedzia. Miejmy nadzieję, że już mi tutaj się nie przydarzy nic gorszego, ale... No, praktycznie powoli już tutaj zmierzamy do końca naszej serii. Zostało mi już wiele do zrobienia. Wiadomo, mogłabym jeszcze przeżyć sporo tutaj dni. No, jeśli będziemy mieć już te wszystkie nasze rzeczy i wyzdrowiejemy, to możemy znów cieszyć się pełnią życia. Ale jak widzicie, prześladują mnie tutaj pasożyty cały czas. Nie dadzą nam spokoju. Dobra, idę tutaj na chwilkę się ogrzać. Oczywiście zmarzliśmy. No, temperatura jakaś nie jest za dobra, mimo tego, że już tyle tutaj udało nam się stworzyć. Także dalej marzną nam tutaj ręce i wszystko inne. Dobra, napiję się. Będziemy chyba skuwać te żołędzie i robić grzybki, bo nie mamy nic innego. Możemy tutaj jeszcze tak głębiej. Nie, jest tak zimno, że niewiele będziemy się ogrzewać, ale zawsze coś. Na grzybki, na herbatki. Już mamy 3 dni spokoju. Jeszcze te żołędzie chciałam przygotować. Dobra. Fajnie porobiliśmy. Troszkę się ogrzałam, ale nie będę za długo się zatrzymywać, bo widzicie, jestem troszkę głodna. Idę jeszcze tutaj pozbierać żołędzi. No nie, już tyle czasu minęło z godzinka i dalej tak narośnie. Ciekawe co tam jest, ale tam pan Wiczek rysuje. Jakoś tak nie bardzo mi się chce z nim tam pobawić. O, hej panie króliczku, widzę, że tutaj sobie bezpieczną przystań urządziły. Najwyżej będziemy mieć co pić, jakąś kawę. Dobra, na długo się nie możemy zatrzymywać. No właśnie, dlatego też Will. O, jeszcze grzybki, to grzybki musimy zabrać. Wieczorem trzeba wypić. Myślę, że spokojnie, tylko że na autostradzie. To my już tam zbieraliśmy grzybki. Nie ubrałam sobie raków, ale to nic. Bez raków też jakoś szybko tutaj wchodzimy. Coś tak dziwnie chrupie, Will. Widzicie takie chrupanie? No i jesteśmy, Will. Dobra, to teraz szybko do trapera. Tu już jest bezpiecznie, także możemy się szybko przenieść. To nie, Will? Dobra, dotarłam tutaj już do jeziora tajemnic. Jesteśmy prawie przy chatce trapera. Strasznie Will zgłodniał przez tą podróż tutaj. O, troszkę pobiegałam i już się zmęczyliśmy, wygłodniliśmy. Ale u pana trapera jest zapas jedzenia. Nie ma się co martwić. Sobie zaspokoimy swój głód. Hej, panie króliczku. Widzę, że wybiega nam na powitanie, ale no, musimy szybko tutaj coś zjeść. A na pewno to jest. To no właśnie. Cienaj, Will. Proszę bardzo. Świeżuśki łoś jeszcze. Dobra, i jak tam sytuacja? No mamy początek dnia. W końcu troszkę się tutaj pociepliło. Ale ja jestem już bardzo zmęczona. Może pójdziemy wieczorem. Dobra, tu wyrzucę skórę, bo jeszcze jedną mamy do wysuszenia, także jak idziemy spać, to trzeba tutaj szybko zrobić. Ja mam coś tutaj do oddania, jest niepotrzebnego, tu nie mam. Nie mam jedzenia, może zabiorę takie, jakie mamy. Tutaj jest chyba w porządku. Tutaj sporo rzeczy.
Z tego trzeba zrobić też tutaj i będziemy mieć no, grzybków, to mamy 3 plus tam 4, 5, 6, 7. 7 dni już możemy tutaj spokojnie przetrwać. Wody trochę mało. To sobie uzupełnię. Także śpimy tak 3 godziny, może 3. I ruszymy w stronę zapory. Oj, chyba nie tak szybko. Nie rzuca? No niestety. No to śpimy trochę dłużej. Idziemy chyba wieczorem. Dobra. Właśnie, że to prawdopodobnie będzie trwać 4 godziny. To się wyśpimy na maksa. Przeszła już. Powinna już przejść. Coś to tak długo. To mi tu skóra wyschnie. Ja jeszcze zrobię. Zrobię tutaj. To mi nie byłby to jakiś problem. Mamy zapas jedzenia. A myślałam, że już się skończy. No dobra. Pozwoliło mi tutaj jakiś czas. Właściwie, no miałam ładną pogodę, co nie, ale... No nie chciałam taka zmęczona iść. Mogłam może... Tutaj nie spać. Coś tu mogę zrobić? O, grzybki, ja, dziękuję. Wezmę sobie. Jakieś szmatki mogę tutaj oddać, mogę we dwie. Oj, te twarde zostawię u trapera. Wiecie, zabiorę sobie tak 10. Dobra, będziemy mieć na zapas skóry, tak. Łuk chyba mamy dobry. No nawet wyśmienity. I chyba czwarty poziom, także... No mogę zabrać, zabiorę na autostradę. Albo nie, dobra. Tutaj niech leży. U trapera to jest tak większa tutaj... pole manewru, jak jesteśmy u trapera. Dobra, to ja może wykonam strzały, co nie? Skoro nic nie można, to będziemy tworzyć. Tylko, że ja grotów już nie mam, a może jeszcze? Nie mamy. A to nic, to będą patyki, zostaną nam. Okej. Właśnie, że to długo będzie jeszcze chyba trwać. Suszona skóra, kabusia. Ja tu mam chyba w porządku. Mogę zostawić raki. Bulion. No, może coś sobie jeszcze coś przekąsimy z tego. Dobra. To przeróbmy te grzybki. Dałoby się chyba przyjąć kolejną dawkę, co nie? Miejmy nadzieję, że tutaj dobrze to użyjemy. To dobrze, dobrze. Skończyło się. Nie, apteczkę chciałam wyjść. Może jest pogodnie, nawet jakby była zorza. No właśnie jest. Pojedziemy. Chciałam zabrać mięsko. Ale to oznacza spotkanie z wilkami. Tymi gorszymi, dobra. Idziemy. Ciekawe, czy włosie mogą być też takie zabójcze w zorze. A mogłabym iść tędy, ale tutaj są górki, niebezpieczne tereny, pan niedźwiedź jeszcze po drodze. A ja tutaj nie chcę się z nimi za bardzo spotykać, także pójdę troszkę tak w tą stronę. Może nawet i tutaj by było bezpiecznie,
Tamten wilk mógłby się już odrodzić. Może nie będziemy się tam za bardzo kręcić. Bo chyba... No mamy dwa kawałki mięsa tylko, ale... No chciałam zabrać cokolwiek, żebyśmy mogli zjeść. Do autostrady bym mogła zabrać nawet 4. Ale wtedy to już bym śmierdziała i... Owieczki by mnie bardziej czuły. Tak to może nie będą zwracać aż takiej uwagi na mnie. Zobaczymy. No tam chyba moje ognisko jest. Tu będzie jakiś wilk. Coś tam się świeci. Chyba są. Nie za dobrze to widać, ale chyba są. Chyba nie zdążę. Nie wchodzą. Nie idą w moją stronę. Ale nie widzę wyraźnie. Niedźwiedź chyba do mnie nie przyjdzie, co nie? Miejmy nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Dobra, to będzie pewnie niebezpieczna strefa. To też jest no nie za bezpiecznie. Już mogą się kręcić wilki, zwłaszcza tutaj w zorzy. Ale chyba wyjdę tutaj na tą chatkę. Chociaż na torach też nie będzie bezpiecznie, co nie? Tak, tam jest ta chatka. Pan króliczek. A może jak pójdę tędy, to trafię na tą... do tych czerwonych wagonów. Tak mi się wydaje. Nie jest jakoś strasznie zimno. Prawda, Will już tutaj zmarznął. Ale trochę strach tak chodzić w zorze. Nigdy nic nie wiadomo. Zielone wilki mogą nas wyczaić. Niska raczej robić nie będę. Myślę, że fajnie by było gdzieś już dotrzeć. Tu już mamy wszystko zbadane, także żadnych nowych rzeczy tu nie możemy zdobyć. Poza patykami. Popatrz, Will, popatrz jak fioletowa zorza. Oho, dzień dobry! No i się zrobiło zielono. Ej, panie wilczku. No. Robiło się troszkę niebezpiecznie, co nie? No to pan wilczek tutaj mieszka. Nie ma jelonków, ale mogą się spodziewać. Chyba jakieś uciekają. Ciekawe, czy też te... O, ten się tak szuka, boi. To nie, jak uciekają, w sumie dla mnie lepiej. Niech działa ta kurtka. Coś kończy ją mamy. No i jest hipotermia. Uwaga. Prawdziwe zdrowie. Tam jest przejście do wieży. Tu jest przejście do wagonów albo dopiero obozowiska. Jeśli się wrócimy. Już do obozowiska coś mamy, bo przy torach też nie będzie bezpiecznie. Ten wilk mi nie odpuści za szybko. Tamte też mogą iść. Dobra, idę tędy. Będzie w miarę bezpiecznie chyba. Może straci trop. Chociaż pewnie pojawia się tutaj nowe. No i widzicie, to jakoś krążyłam. Nie mogłam trafić ten przesmyk. Śnieżycy. Ach, chyba sobie darujemy. Troszkę się ich boję. Jest nam zimno, tracimy zdrowie. To nie za dobrze. Chociaż tutaj światło mógłby nam pomóc, bo te lampy, jeśli świecą, to wieki nas nie zaatakują, ale to nie znaczy, że... A dobra, idę tutaj. A pan wicze gdzieś tam jest. Proszę bardzo, jaki zielony księżyc. Staniemy sobie tu i tu mnie nie zaatakuje. Przynajmniej tak myślę. Ale światło zgasło to. No właśnie, w najgorszym momencie może się nam wyłączyć i myślimy, że nas obroni. A tu jednak nie bardzo. Dobra, idę się schować. I tak marznę.
Aha. Nie wiem, gdzie te wilki. Jakieś się przestraszyłeś. Nie ma tu jakieś zapasy? Może się wystraszy, bo jesteśmy jeszcze tutaj na bezpiecznym terenie. Może tutaj już nie podchodzą. Za dużo światła. Wszystko chyba tutaj wyjadłam. Dobra. Mogę dokończyć strzały. Bo nie wiem, czy mamy jakieś groty. Dobra, też nie ma nic. Posłuchajmy radia. Książki, których nie mogłam przeczytać i znowu nie mogę. Odbierajmy komputery. Co tam ciekawego mają? Dowiemy się. Sugeruję dostosowanie do nowych, wysokich temperatur sezonowych. Chyba niskich. Dane dalsze badania w celu potwierdzenia zmian migracji. Okej. Okay. Badania przeprowadzali. Pojęcia za bardzo nijakie. Śpiwór tu mam. Zupełnie to stędzy. Okej, okay, suszone, suszone. Dobra, ja mogę te moje gaćki tam sobie podnaprawić, bo ostatnio nie wyglądały jakoś za dobrze. Dobra. Okej, okay, te już wyglądają świetnie. Jeszcze te. Bardzo szybko się niszczą. Dobra, nie wiem co tam się stało, ale już jest wszystko w porządku. Buty mam ok, rękawiczki nietknięte, tu by się przydało. Dobra. O, jeden stopień więcej. Tu dobrze, dobrze mieć. Dobra, tu tracimy na tym. Ale mogę to naprawić bardzo łatwo. A, puch farby zabrałam. Bo nie możemy naprawiać, ale myślę, że jest ok. To co, Will, idziemy dalej, czy zostajemy tutaj i... Bo nie mam jedzenia. Zaporze tam raczej też nie będzie. To idę dalej. Dobrze, jeszcze potrwa jakiś czas. Mogę iść tam tędy, ale... O, pójdziemy tutaj w stronę wilków. No, tylko może tutaj trzeić gdzieś ten, kto przyszedł za mną. No, najwyżej sobie zjemy, co nie? Wilki już też na mnie groźne, tylko trzeba je smażyć i nie jeść surowego. To wszystko będzie w porządku. No i ciekawe mnie, czy będzie tam ich sporo. To jak ostatnio. Ale jakieś gałązki może podbieram. Promienie. Na razie mamy wystarczająco. Myślę, że nie ma co przesadać z tymi żołędziami za bardzo. Dobra, szybko tak w miarę, żebyśmy się poruszali. No, dużo ryzykujemy, ale jeśli nam teraz ciepło, to nie ma takiej tutaj problemu, że nam zabiera zdrowie. Także nie jest najgorzej. No jeśli nie trafię, to możemy zginąć. I po naszej kurtce, po marzeniach. O cieple. Ale możemy już spróbować, myślę, tutaj wzorze. Najwyżej trzeba będzie skupić się na naprawianiu. Niczego nie widzę. W razie jest spokojnie. Jakbym miała latarkę, to bym mogła śmigać tutaj już w zorze. No bo wiadomo, z łuku jak się nie trafi, to jest to ryzyko, że no może być bardzo źle. A z latarką można je odstraszyć i uciekną. No widzę, że jakoś tutaj w miarę czysto jak na razie.
Nie widzę żadnych zielonych. O, jest pan Wilczek. I drugi pan Wilczek. Jakby gdzieś uciekał. No może nie będziemy jakoś tam zbytnio na nie wchodzić. Raczej omijajmy. Chociaż jestem troszkę głodna, Will. O, ja bym coś tutaj słyszała. O. Okej. To chyba moje tutaj wiczki. Oho, panie wiczku, tam proszę się nie ślizgać. Może się jakoś przedrę. Trzeba słuchać też, jak tam reagują, bo czasami mogą na nas powiec. Ale w miarę szybko się poruszamy, to wilki nam jest straszne. Nawet te zielone. O nie. Znowu hipotermia. Znaczy ryzyko, tak. Do hipotermii to jeszcze kawał czasu. Panie wieczku, pan zrezygnował? A nie, 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 idzie za nami. To tak tam się świeci. A, zapora. No. A raczej nie jest za bezpiecznie przechodzić zaporę. Oho. Już by zmienił tutaj podejście. Ktoś musiał przede mną się wstać, bo ja by przestał mnie gonić. Czy ja zabrałam skórę? Will. Ja zabrałam skórę. Oj, 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 oj. Nie będę się teraz zatrzymywać i patrzeć, czy to zrobiłam, ale zdaje się, że mogą mnie zabrać. Dobra, jesteśmy na prostym terenie, to jakby to, to mam duże szanse trafić. Ale może... Chociaż piesko by mi się przydało. Tylko czy on zginie od jednego strzału? No właśnie, to jest problem. O nie, bo chyba bo uciekały. Dobra, idziemy. Teraz mamy już śpiwór. To mogę iść. Nawet mogłabym przejść za porę, tylko czy tam... A może jednak nie. Może nie kuśmy losu już bardziej. Wyle, czy ja zabrałam skórę z niedźwiedzia z chatki trapera? To jest problem. Nie, nie będzie śpiworu. Ja mam dwie skóry z niedźwiedzia. Ale zabrałam ją. Puch. Tu już mamy rzeczy przeszukane. Mogę zjeść. Karmę w puszce. Myślę, że to mogę przekąsić. No. Wszystko zniszczone. A właśnie, jeszcze mam mięsko przecież. Dobra, też to wiem. No widzicie, wilki tak jakoś specjalnie mnie nie atakowały z tym mięsem, chociaż no szybciej wyczuwały, myślę. Upuść to. W sumie nie musiałabym używać światła, tylko... Co mi tutaj jeszcze zostało? Ostełkę sobie zabiorę. Błon jakiś dobry. Wymienimy. O, już jest troszkę zniszczony. To weźmiemy do szycia. Może się przydać. Lara tak średnio. Syrop klonowy. Chyba mam. Pozostawiałam. Zostawiłam. Dobra, to weźmiemy na naleśniki. Gdyby mi się tam zachciało jeszcze robić jakieś... no i co my zrobimy? Mnie tutaj te kable mogą zabić na podłodze. Ale może przejdę sobie... No właśnie, tu nie przejdę.
O, to mamy drogę zamkniętą, nigdzie się tam nie będę pchać. Idziemy spać tutaj gdzieś. Tutaj też są kable, ale w miarę bezpieczne. Idę spać. Cztery godzinki, pięć. Dobra, to myślę, że tutaj sobie zakończymy.